Wiele klubów w Europie i na świecie ma swoje przydomki. Każdy z nich ma piękną historię, która jest upamiętniana. W dzisiejszym materiale skupimy się na jednym z najlepszych i najbardziej utytułowanych włoskich zespołów, który w ostatnich latach totalnie zdominował Serie A i Puchar Włoch. W dzisiejszym odcinku będę chciał odpowiedzieć na pytanie, dlaczego Juventus jest nazywany starą damą. Zapraszam do oglądania. Juventus ma wieloletnią i bogatą historię, która sięga aż XIX wieku. Klub został założony ponad 120 lat temu, dokładnie 1 listopada 1897 roku. Zacznijmy od tego, co w ogóle oznacza wyraz Juventus. Jest to łacińskie słowo oznaczające młodzież, odzwierciedlone we współczesnym włoskim odpowiedniku Gioventu. Dlaczego więc klub o nazwie kojarzącej się z młodością nazywany jest starą damą? Po Włoszech krąży kilka nieoficjalnych wersji. Pierwsza mówi o tym, że początkowo Juve było nazywane jako fidanzata d'Italia, co oznacza dziewczyna Włoch. Kibice, którzy niezbyt sympatyzowali z Juventusem, zaczęli określać drużynę jako La Vecchia Signora, czyli stara dama. Określenie to spodobało się kibicom Juve i od tego czasu przyjęli oni przydomek starej damy. Druga wersja jest związana z zamierzchłymi czasami przełomu XIX i XX wieku. W latach 1897-1901 prezydentami oraz piłkarzami klubu byli bracia Enrico i Eugenio Canfari. Bardzo często na mecze uczęszczała matka braci, aby móc ich oglądać i kibicować. Była ona regularnym gościem na trybunach, co zaczynało przyciągać więcej dam z arystokracji. Sam klub Juventus został założony przez grupę uczniów. Dlatego też na trybunach roiło się od ich matek. Potocznie były one nazywane starymi damami, które były pierwszą grupą kibicowską Juve. Inna historia cofa nas do lat 30. XX wieku. W tamtych czasach większość gwiazd Juventusu pochodziła ze starszego pokolenia i z sympatii dla klubu fani nadali im pseudonim. Stara dama według tej historii pochodzi od starszych piłkarzy oraz od wcześniej wspomnianej damy, która była matką braci Canfari. Juventus nosi również przydomek La Fidanzata d'Italia, czyli dziewczyna z Włoch. Określenie to powstało, ponieważ przez wiele lat klub otrzymywał ogromne wsparcie ze strony imigrantów z południowych Włoch, szczególnie z Neapolu i Palermo. Ci ludzie przybywali do Turynu, aby pracować dla firmy samochodowej Fiat. Tak więc określenie stara dama nie ma jednej historii powstania, która jest oficjalna. Wszystkie przytoczone przeze mnie wersje są nieoficjalnymi wiadomościami. Są to jedynie domysły i legendy przekazywane słownie. Mimo tego są to piękne legendy, które przez wiele, wiele lat były przekazywane z pokolenia na pokolenie. Oprócz określenia stara dama, Juventus bardzo często określa się jako Bianconeri, co oznacza po prostu biało-czarni. Wszystkich fanów futbolu zapraszam do darmowej przeglądarkowej gry footballteam.pl. Link znajdziesz w opisie. Na dziś to tyle, dzięki za uwagę, do usłyszenia.